Dzień dobry, teksty Stella, cześć Doroto. Cześć Jacku, witam cię pięknie. Jak tam twoje świadectwo? Właśnie, a propos świadectw, to zanim powiem, co tam u mnie na świadectwie, to przeczytam taki fragment wiersza. I zaraz powiem, czyj to wiersz, dobra? Dobrze, słucham. Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie, drży powietrze po ich śmigłym zniku. Wakacje, panie profesorze, pora trzepać wesoło słowa, jak futra na wiosnę oraz czasowniki przez dni lata odmieniać. To jest wiersz Juliana Przybosia pod tytułem Lipiec, fragment tego wiersza. A Julian Przybosz był związany z Cieszynem, bo uczył też w Cieszynie. Właśnie. A to właśnie, moje świadectwo, zachowanie wzorowe i wyróżniające postępy w nauce. A u ciebie jak tam? No u mnie, jak widzisz, ja już jestem na wakacjach, no to też jakoś tam poszło. No nie powiem, że nie obyło się bez jakichś tam powtórek, poprawek, wiadomo. Każdy mnie musiał poprawić, bo to nie do końca ta gwara cieszyńska mi wychodzi. No ale udało się jakoś dokończyć. Ku końcu się to wszystko pięknie zmierzyło, no i Dorota, na pewno masz zachowanie wzorowe, sportowo jesteś jeszcze lepiej usportowiona niż ja, a z gwarą też lepiej, więc ty masz świadectwo z podwójnym paskiem. Tak. Tak, jak to już mówiłam po cieszyńsku, pasek to możesz mieć w dwóch miejscach po tym odebraniu świadectwa, albo na świadectwie, albo na życi. Tak. To było gwarowe, to była ścieżka regionalna, jak najbardziej wpisana tutaj w nasz program, w nasz format. Dobrze, widzę, że jesteś gdzieś już naprawdę na wakacjach, wakacjujesz się na dobre. Mówię ci, że odpoczywam, no ale wiesz, jak to jest. Od OX-a nie mogę odpocząć, od tekstu Stella także nie, także wiesz, ja jestem na nieustannych wakacjach, można powiedzieć, więc bardzo fajnie. Tak, mama 80 godzin w tygodniu, dwa etaty, tak, zgadza się. Odpoczywasz pewnie po mundialu trochę. Ja kibicuję tym naszym. Właśnie załapałam, o co chodzi z tym spalonym. Mi to wyjaśnili w końcu. A, kto ci wyjaśnił? Mój brat mi to wyjaśnił, że jak idę na zakupy i na przykład mam tam takie dziełchy, co ich bardzo nie lubię, znaczy się taki, wiesz, co takie, albo mi przykrego powiedziały, albo też są kapkę chudsze niż ją, mają lepszą figurę, albo kapkę piękniejsze. I jak te dziołchy mi jedyną sukienkę z promocji wezmą i idą ku kasie i ja już prawie jestem przy tej kasie, a moja koleżanka już prawie chce tam tą sukienkę mi w tej kasie, że tak powiem, skasować w sklepie, no ale jest tam bliżej niż ja, a ja jednak wyciągnę szybciej portfel, to jest spalony. O, no to super, no fajne porównanie. Powiem ci, że jeszcze takiego czegoś nie słyszałem, ale to tak, to dobre. Ciekawe jakby hat-trick, ale to już poza piłkarskimi i różnymi rzeczami można byłoby tłumaczyć. Ale zostawmy sport, bo... Mnie uczyli, słuchaj, 30 roków, o co chodzi z tym spalonym i wreszcie, że załapała. Może też jakieś dziełchy tak to zrozumieją, o co to chodzi w końcu. No widzisz, no to bardzo dobrze. A wybierasz się na zakupy teraz? Nie, teraz odpoczywasz. Nie. No kaj, chłopie, tu jest mecz za meczem, tu trzeba rozlewać, trzeba szykować, to nie ma czasu. No nie ma czasu, ale już po nas, że tak powiem. To znaczy, no my już wracamy do domów, do ogródków i już się wakacjujemy. Możemy dalej grać w reklamach. Możemy grać mecz o honor zawsze jeszcze, bo nie... A, no tak, zawsze tak, zawsze o honor, zawsze warto, tak, o honor należy walczyć. Dobrze, jakie masz plany na wakacje? Ja, no przede wszystkim opolić się. To już jak się te wakacje zaczęły, no to widzimy jako też, że ta pogoda, że kapka zaczęła nam padać, no więc tak. Nie wiem, jak to będzie z tym opalaniem. No i co, no to tak trzeba opolić się, kapkę coś pogrzebać w ziemi, coś siekaj fajnego tam wykopać, jakiej babki z piasku zrobić nad morzem, no to są takie, wiesz, takie przyziemne wakacyjne plany. No tak, właśnie, ja też bardzo lubiłem wakacje nad morzem. To już jako dziecko. Chyba zawsze tak trochę jednak dziecko gór ciągnie do, przynajmniej w moim przypadku. Nad morzem, tak, oczywiście. Tak. Oczywiście, a ty, Jacku, kaj się wybierasz. Mam nadzieję, że Bałtyk będzie też. Takie mam plany. Proszę. Takie mam plany. Proszę. Mimo, że pogoda w Bałtyku nie zachęca do zanurzenia jakiejkolwiek części ciała, ale jednak Bałtyk ma dla mnie no, taki jakiś walor zawsze pozytywne. Więc... A ty lubiłaś jako dziecko spędzać czas nad Bałtykiem, czy już... Oczywiście. Tak? Oczywiście, bo ja jestem to dziecko pokolenia tej piosenki Bursztynek, znalazłam go na plaży i to tak jak to w tej piosence, to jest też. Tak, tak.
Ale dzisiaj rozumiem, że w programie zaśpiewałaś piosenkę Już nie ma dzikich plaż, tak? Czy wolisz jednak zostać przy bursztyku? Albo wiesz, chałupy welcome to, to jest różnie, może być, wiesz... To... I tak szybko przeskoczyliśmy do plaż nudystów. No ciekawie, ciekawie z tobą się robi, dobrze. Dobrze, ale program jest nadawany jednak tak jak tutaj jeszcze za dnia, że tak powiem, więc może zostawmy tak. Tak jednak zostawmy, zostańmy przy tekstyliach, o. Tak, dokładnie. Tak, dobrze. Tym spalonym. I tym spalonym i tej Kasie w sklepie. No dobrze, tak. No to proszę Państwa, życzymy super wakacji. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, jak można byłoby spędzić te wakacje, jakie mają Państwo plany i marzenia wakacyjne, to prosimy o komentarze pod naszym filmikiem. No i co, wszystkim ojcom życzymy też dużo, dużo zdrowia, bo niedawno tak. Mieli swoje zdrowie. Święto. To by się z tymi matkami mogli dogadać, znaczy to by się mogli porządzić, no zwłaszcza spalonych wszystkich, to by to wiedziały, jak to jest z mundialem. Też były, nie, to nie jest mundial, poczekaj, to są mistrzostwa. Euro. Euro, dobra. No, jeszcze 30 lat i będę rozgrywać, co to jest mundial i euro, nie ma problemu. W każdym razie, no żeby tamte mecze nie doprowadziły do jakichś strasznych niesnasek w chałupach, to by się tam nie wadzili, no i dobrze już do końca by my dotrwali, może kiedy nasi przyjaciele wygrają to euro i będzie dobrze. Tak, i żeby nie było burz takich, jak było ostatnio. No nic, właśnie. Żeby świeciło słońce, życzymy tak. Wam tego słoneczka. Tak, no to dużo słońca, dużo zdrowia, no i pamiętajmy, że bramki zawsze są dwie i zgoda w rodzinie też powinna być. Dobrze, to co, pewnie następny odcinek Stella to nagramy już gdzieś na wakacjach. Zobaczymy, tak, zobaczymy co nam szef zafunduje. Otóż to. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, też się trzymaj. W Polsce, no i odpoczywaj. Tak, ja też ci życzę tego odpoczynku. No i to do zobaczenia w następnym odcinku. Do widzenia. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Tak.